musi być poddanie, Filip! A my przechodzimy do starcia pomiędzy Piotrem Lubińskim a Łukaszem Elbrudą. No i zobaczymy, czy Lubiński od początku bardzo mocno będzie chciał zaznaczyć swoją przewagę. Łukasz Elbruda bardzo efektownie poddał Artura Sulewskiego taktarowem. Mocny początek Piotka Lubińskiego. No i z pewnością, jak ma to w swoim zwyczaju, będzie szukał dźwigni na nogę. To jest jego domena. To jest jego specjalność. Ale Elbruda też dzisiaj pokazał, że ten element walki jest nie tyle mu obcy, co odnajduje się w nim świetnie. No i teraz próba single leg guardy w jego wykonaniu, ale Lubiński starał się kontrować kluczem na stopę. No i Elbruda teraz atakuje. Lubiński jest w odwrocie, ale na spokojnie, widzę, bierze to wszystko. Bardzo mocny atak Łukasza Elbrudy. To jest zawodnik, który dał z siebie wszystko w poprzednich pojedynkach. Był bardzo zmęczony, no i z pewnością teraz będzie chciał bardzo szybko odprawić swojego przeciwnika. Ale Lubiński momentalnie zajmuje plecy i dusi swojego przeciwnika. Ależ efektowny jest po raz kolejny bezwzględny Piotr Lubiński z XYZ Fight Academy Bydgoszcz. Zawodnik w charakterystycznym kasku, niczym przed laty bramkarz Chelsea i Arsenalu oraz reprezentacji Czech, Petr Čech. Piękne zakończenie, Piotr Lubiński, fenomenalny zawodnik. Fenomenalny Piotr Lubiński.